Dzień dobry moi drodzy, witamy was serdecznie. Dzisiaj z małym opóźnieniem, ale to dlatego, że mamy bardzo fajne, profesjonalne studio, gdzie zebrałyśmy się tutaj z panią doktor Marią Maślińską, specjalistą z Narodowego Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji. Dziś mamy Światowy Dzień Twardziny. I to jest chyba już początek nowej tradycji, że co roku się spotykamy. Tak, dokładnie. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat twardziny, przypomnimy sobie, czym jest ta jednostka chorobowa i opowiemy też o tym, jak można sobie radzić z tą jednostką chorobową troszeczkę. W drugiej części spotkania mamy z Marią dla was niespodziankę, więc nie rozłączajcie się, zostańcie z nami. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Mario, twardzina. Czy ta jednostka chorobowa charakteryzuje się jeszcze dodatkowo, w jaki sposób możemy ją rozróżnić na inne rodzaje twardziny? Rok temu właśnie rozmowa była taka bardzo oficjalna, kiedy był wykład na temat twardziny. Jest to, mówimy w reumatologii, zajmujemy się twardziną układową. Ja tak to zawsze podkreślam, bo to dotyczy choroby autoimmunologicznej, czyli mamy pewne podłoże, które jest związane z naszym układem immunologicznym, albo jego, można powiedzieć, dysfunkcją, chorobą, która niestety jest chorobą przewlekłą i chorobą, którą widzimy na wielu płaszczyznach, czyli nie tylko myślimy, słowo twardzina kojarzy się niektórym, no z czymś, co twardnieje, czyli myślimy często o tym, co widzimy, o skórze, ale jest to choroba układowa, czyli zajmuje układy i narządy. I to jest jakby element, który nie zawsze będzie dla nas przewidywalny. I jeszcze jest ten szybciutki taki podział, tak jakby troszkę przypominając, wracając do tematu, dzielimy tę twardzinę układową na dwie zasadnicze postacie. Twardzina układowa uogólniona i twardzina układowa ograniczona. Ja zawsze tylko podkreślam, że słowo ograniczona to nie jest taka łagodna forma. Tak, to bardziej dotyczy obszaru zmian skórnych, ale tak samo może zajmować narządy. Tutaj częściej nie ma aż tak może rozprzestrzenienia narządowego, ale nadal myślimy o zajęciu tkanki płucnej, zajęciu chociażby przewodu pokarmowego, przełyku. Więc to nie są, obie postacie traktujemy tak samo poważnie. Nie jest to choroba najczęstsza, ale jak myślę, że państwo słuchający nas, na pewno jeżeli są zainteresowani tematem, już sporo o tym wiedzą lub są osobami, które cierpią na tę chorobę. Myślę, że niedoszacowane są wszelkie statystyki. Tak. Nierzadko też tutaj oprócz reumatologów mamy też dermatologów, którzy zajmują się głównie postaciami skórnymi, ale też myślę, że niejednokrotnie pacjenci z chorobą układową trafiają najpierw do dermatologa i tutaj ta nasza wspólna współpraca jest bardzo ważna, bo tu nie tylko będziemy się skupiać na obszarze tego, co widzimy, ale też tego, co musimy szybko ocenić, jeżeli chodzi o twardzinę układową, czyli zmian narządowych. To tak dla porządku. Dla porządku. Czyli jeżeli na przykład mamy te zmiany już śródmiąższowe, załóżmy w płucach, to kiedy wiemy, nie wiem, czy to ty musisz wychwycić ten moment, czy pacjent musi zgłosić tobie jakieś objawy, żeby wiedzieć, jakie dodatkowe badania zrobić, żeby sprawdzić, czy jego płuca nie są już w tym momencie zajęte? Przede wszystkim, jak każda choroba, to coś musi skłonić nas do przyjścia do doktora. To jest takie powiedzenie w medycynie, jak coś nie boli, to nie skłania do przyjścia. Tutaj też, jak coś nie przeszkadza, to nie szukamy pomocy. Za to są takie objawy, czy jeżeli już mamy rozpoznanie, można tak i zaczyna się coś zmieniać, czyli jeżeli na przykład pacjent mówi nam, że szybciej się męczy, że ma jakiś kaszel, który nie możemy wytłumaczyć infekcją. A nie paleniem na przykład. Delikatnie od razu powiem, odradzamy, rzucamy. Nie ma mowy. Ten temat tutaj każdy doktor będzie agresywny, proszę się jakby z tym pogodzić, szczególnie w twardzinie. Za to jest, czasami są bardzo dyskretne objawy. Zwracam uwagę na taki objaw, o którym się mówi, a potem się o tym zapomina. Przewlekłe zmęczenie. Coś, co się zmienia. Jeżeli nawet mamy chorobę, która na początku przebiega, wydawałoby się dość łagodnie, są zmiany skórne, są przeciwciała, jest rozpoznanie choroby, ale zaczyna się zmieniać, że pacjent zaczyna być bardziej, no, można powiedzieć, zmęczony i nie może wytłumaczyć tego istotnym wysiłkiem. To też jest sygnał, że coś się zmienia. Powinno się wtedy jakby szukać pomocy i zwrócić na to uwagę. A potem rolą lekarza jest jakby troszkę
i dopytać, i odsiać od siebie pewne problemy. Najprostszą też rzeczą oczywiście osłuchać. Od razu też, ja też rok temu podkreślałam, że nie zawsze na choćby zmiany śródmiąższowe płuc, czyli to, co się zaczyna dziać w tkance płucnej, które może prowadzić do włóknienia, niekoniecznie zaczyna. Usłyszeć usłyszę, ale nie zobaczę w klasycznym zdjęciu radiologicznym wcale na początku. Tutaj rzeczywiście z wyboru, jeżeli słyszymy, widzimy i mamy ewidentnie jakieś objawy, które nas niepokoją i doktora, i pacjenta, to naszym badaniem wtedy z wyboru będzie tomografia komputerowa, najchętniej wysokiej rozdzielczości, gdzie zobaczymy troszeczkę, już będziemy mieć sygnał, czy mamy początek choroby śródmiąższowej płuc, czy nie. Tutaj też jeszcze jeden specjalista i myślę, że my teraz wszyscy będziemy coraz lepiej współpracować, oczywiście pulmonolodzy, bo mogą być też pacjenci, którzy już dostrzegają ewidentnie pogorszenie tolerancji wysiłku, duszność i w ogóle nie skojarzą tego z naszą chorobą i trafią najpierw na przykład na konsultację pulmonologiczną. To jest ciągle ta sama choroba. No, przy tej jednostce chorobowej, jak wszyscy kochani wiecie, jest zazwyczaj tak, że jesteście pod opieką kilku specjalistów, tak? Czyli mamy tutaj oprócz reumatologa, mamy właśnie pulmonologa, bardzo często dermatologa. Nie ukrywajmy, że psycholog też jest niezbędnym specjalistą, który może nas wesprzeć. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapominamy, to jest rehabilitant. Tak. I tutaj ja absolutnie słowo wierzę w rehabilitację. W wielu chorobach, w ogóle w kręgu chorób reumatycznych, ładnie kiedyś nazwano to i leczenie komplementarne, i czasami mamy świadomość, że powinny niektóre metody iść równolegle. Jeżeli nawet mamy odpowiedź w postaci leku, jeżeli zaczynamy też edukację, przede wszystkim ja bym zaczęła jeszcze inaczej. Od słowa edukacja to tak brzmi poważnie, każdy się nie chce być może pouczany, ale to nie o to chodzi. Tu bardziej chodzi o zwrócenie uwagi, co jest dla pacjenta bezpieczne, na co ma zwrócić uwagę, to jest edukacja, na czym polega choroba. Jeżeli rozumiemy, na co chorujemy albo czego mamy unikać, na co uważać, to będziemy... 80% sukcesu. Tak, i, my się, i to każdy z nas dostosuje się wtedy do zaleceń. Tak. Jeżeli tego się nie będzie rozumieć albo wystraszy się ktoś leczenia, no to automatycznie problem właściwie jest już pewny. I ta edukacja to jest taka edukacja na wielu poziomach. To jest edukacja, choćby ja tu mówiłam o tym paleniu papierosów, jeżeli my wiemy, że mamy pacjenta z tym rozpoznaniem, pali papierosy lub jest też w środowisku, które może niestety chociażby negatywnie wpływać na układ oddechowy, no to też zaczynamy w tym momencie jakby nie tylko edukację, ale ruch w tym kierunku, żeby to w ogóle najlepiej znieść, nie tylko ograniczyć. Aktywność fizyczna. Pacjent też uczony jest, jaka aktywność, jak najlepiej. Tu nie jest zaleceniem, żeby pacjent unieruchomił się, nie mówiąc już w stresie, dlatego ten psycholog nierzadko jest bardzo potrzebny. W każdej chorobie przewlekłej, ja bym powiedziała. W czymś, co nas zaskakuje albo jest mało zrozumiałe. To nawet nie o to chodzi, że ktoś by nie rozumiał jakichś bardzo skomplikowanych, nie wiem, elementów. To bardziej chodzi o to, że każdy z nas boi się czegoś, co zaczyna być troszeczkę takie no, trudne do przyswojenia albo zaakceptowania. Więc tutaj ta edukacja i rehabilitacja i programy rehabilitacyjne już potem w twardzinie, gdzie dochodzi do, może dojść chociażby z powodu, wyobraźmy sobie, twardnienia skóry, ograniczenia ruchomości stawów, przykurczów, czyli to, co ustawiamy w pozycji, wydawałoby nam się najwygodniejszej, bo chwyt ma zawsze przewagę nad wyprostem, więc nierzadko też dochodzi do przykurczu. Tutaj rehabilitacja potrafi być bardzo przydatna i też myślę, że ze strony nie tylko takiej fizykalnej, ale też psychologicznej. Więc ja osobiście myślę, że każdy pacjent powinien, tak już jak wymieniliśmy tych wszystkich specjalistów, konsultacje, prowadzić twardzinę układową docelowo reumatolog. Ale prawda jest taka, że nie prowadzi i nie robi tego sam. I również tutaj na pewno ten element rehabilitacji jest bardzo, bardzo przydatny, o tak bym powiedziała. Myślę, że też w ogóle ruch powoduje to, że my psychicznie się lepiej czujemy, więc przy tych wszystkich naszych jednostkach chorobowych, jeżeli chodzi o całą reumatologię, to jest bardzo istotne. Wiem, jak trudno jest się zmusić nawet do wyjścia na spacer, kiedy czujemy się źle i mamy taki dzień, że wszystko nas boli. Jednak tak jak ja zrobiłam na przykład, nie mam psa, bo nie, wiem, że nie zawsze będę mogła z nim wyjść na dwór, więc mam kota, z którym wychodzę na dwór na spacer, na smyczy. Więc to też mam taki przymus dla siebie, żeby coś fizycznie zrobić. No ja myślę, że też ocenić własną wydolność i też potrzebna nam jest czasami ta pomoc
takie podpowiedź, w jakim zakresie, co jest bezpieczne, jakie wysiłki są tutaj docelowe. My zresztą w diagnostyce, chociażby tutaj jak wracamy, mówiąc o chorobie już śródmiąższowej płuc, robimy takie testy marszu, też patrzymy, jaka jest wydolność, jak długo pacjent może przejść, jak wygląda jego, no wszyscy wiemy choćby po etapie covidowym, co to jest saturacja, czyli my patrzymy, czy to, co się dzieje też w tkance płucnej, ma odzwierciedlenie w wydolności płuc, ale też aktywność fizyczna, taka mówię, słowo kontrolowana jest bardzo tutaj przydatna, ale nie tylko to. Między innymi też, jeżeli oczywiście mamy fizykoterapeutę, fizjoterapeutę, który spotkał się z tym problemem twardziny, to też myślimy tutaj o masażach, o odpowiedniej poprawie sytuacji pacjenta, żeby mogła ta właśnie aktywność fizyczna być możliwa. Druga rzecz, z dobrych rad i edukacji, to też komfort temperaturowy. Myślę, że każdy, kto cierpi na tę chorobę, wie, jak wygląda objaw Raynaud, wie, jak wyglądają już czasami już dosyć zaawansowane zmiany naczyniowe, gdzie jest ograniczenie przepływu naczyniowego, powinien wszystkim unikać zimna. I też to nie jest pacjent, którego można skierować na krioterapię. Jeżeli to się wie i tak pewne zasady, to też i pacjent, zresztą najczęściej pacjenci już, myślę, że coraz wszyscy częściej i to dobrze, sięgamy do internetu, sprawdzamy, zaczynamy wiedzieć, jak postępować we własnej chorobie, czego unikać, bo możemy po prostu zaostrzyć objawy. Więc tutaj to mówię tak na szybko, to są chyba takie najprostsze rady, które dajemy pacjentom, powinniśmy dać. Tak, bo rzeczywiście, zwłaszcza u kobiet jest tak, że na przykład jak zrobi nam się pajączek na twarzy, czy widać te zmiany skórne, no nie dość, że wiemy, że jesteśmy przewlekle chore, no ale to negatywnie wtedy też na naszą psychikę oddziałowuje, prawda? Tu jest właśnie ten element psychiki w ogóle jest, no chyba w każdej chorobie, ale mówię tutaj bardzo ważny, dlatego że żeby nie doprowadzić nikogo do jakiegoś wysokiego poziomu lęku, czasami nawet nieumotywowanego, bo nie jest jeszcze ani tak agresywna choroba, a pozostaje bardzo głęboki lęk. Więc tutaj myślę, że też ta rola psychoterapii, mindfulnessów, też takich behawioralnych nawet technik, jeżeli ktoś ma rzeczywiście problem tutaj, to bardzo jest też, no to uzupełnia nasze działania. My mamy otwartą drogę do spokojnej potem rozmowy z pacjentem. Jakby to się wszystko udało w naszym systemie dotrzeć do różnych tych elementów. Ja sobie zdaję sprawę, że mówimy i nie zawsze to jest takie proste, ale też jak troszeczkę wiemy, czego poszukujemy i wprost jak zapytamy pacjenta, czy to, co teraz wie o chorobie, jest jakimś problemem, czy ma jakieś pytania, czy czegoś się boi. Te pytania czasami nie padają i właściwie wtedy obie strony do końca nie wiedzą, jak pomóc, bo i pacjent musi pomóc doktorowi, bo powiem uczciwie, że jeżeli mam pacjenta z twardziną, no to dla doktora też jest to wyzwanie, jak dobrze pokierować leczeniem. Tak. Wbrew pozorom, proszę tak, tutaj próbuję teraz ludzką twarz medycyny pokazać i też powiedzieć, że lekarz to też człowiek i też tutaj to jest taka frustracja, czasami nie wie i nie ma na przykład efektu czegoś, a nie do końca wiemy dlaczego. Tak samo jak tutaj też problem bólu przewlekłego, to jest też taki temat niezmiernie szeroki, myślę, że to na osobne spotkania, to też jest element, gdzie my musimy rozeznać, z czym tak naprawdę się mierzymy u tego pacjenta. Także myślę, że temat no, bardzo rozwojowy. No też ta skala bólu, każdy inaczej przechodzi tą chorobę, więc każdy pacjent jest taką jednostką indywidualną. Nie ma dwóch takich samych. Nie. To proszę tak, nie, to też jeszcze czasami na sali w szpitalu leży dwóch pacjentów. Jak to szpital gromadzi, szczególnie specjalistyczny, pacjentów z podobnymi jednostkami chorobowymi. I na sali na przykład, wyobraźmy sobie, jest trzech pacjentów z twardziną, no i wymieniają się doświadczeniami, po czym nagle się okazuje, że i tu panów tak kiedyś miałam, jeden powiedział, nie, pan to musi mieć na pewno inną chorobę. Bo to były inne objawy, tak? Tak, bo oczywiście my się tu skupiamy, dzisiaj mówimy o chorobie śródmiąższowej płuc, ale mogą być inne objawy, na przykład bardzo nasilone i też może to wywoływać pewne objawy z układu oddechowego, na przykład kaszel, a to może być efekt też dużego refluksu żołądkowo-przełykowego, czyli zaczynamy wchodzić oczywiście w te niuanse samej choroby, za to mogą być pacjenci z chorobą, którą nazwiemy tak samo, ale z zupełnie innymi objawami. Czy proste jest zdiagnozowanie twardziny? Czy właśnie zależy to od tego, że każdy pacjent zaczyna z innym objawem, każdy pacjent inaczej reaguje i inaczej jego organizm
pokazuje to, co się dzieje? Tutaj to mówię dobre pytanie, dlatego że chyba najpierw można powiedzieć, że proste pewnie nic nie jest. Pod dwoma takimi warunkami można powiedzieć, że na pewno teraz jest dużo lepiej. Pacjenci mają też większą świadomość i my troszeczkę w ogóle, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, szukamy pomocy, pytając, do kogo w ogóle trafić. Rzeczywiście, jeżeli zaczyna pacjent przede wszystkim od jakichś ograniczeń, zmian skórnych, jakiegoś takiego, że ta skóra twardnieje, że staje się, może być też nawet taki rodzaj zapalenia tkanki podskórnej, no to trafi do dermatologa. Jeżeli teraz dermatolog dodatkowo zobaczy, że jest to jeszcze pacjent, który ma nasilony ten objaw Raynaud, to zaczyna się jakby myślenie już o diagnostyce, jeżeli rzeczywiście częściej chorują kobiety. Ale wiek. Kiedyś ja też powiem szczerze, jak byłam uczona na studiach, no to patrzyłam na panie po 50 roku życia, czyli uczciwie mówiąc w moim wieku. I to jest ta grupa gdzieś, która tam docelowo myśli o twardzinie. Mam w tej chwili, bym powiedziała uczciwie, tyle samo pacjentów młodszych, może też i mężczyzn również, którzy trafiają na przykład właśnie do pulmonologa, zaczyna się kaszel, duszność, diagnostyka właśnie zmian śródmiąższowych w płucach, wtedy orientuje się pulmonolog, że ma pacjenta z objawem Raynaud. Oczywiście wtedy idzie się dalej w diagnostykę, bada się, jakie są też te immunologiczne wykładniki choroby, różnego typu autoprzeciwciała, a czasami ten pacjent trafi od razu do reumatologa, więc może to być tak, że jeżeli trafi do każdego z tych specjalistów, on się w porę zorientuje, bo rzeczywiście w każdej chorobie sukcesem jest wczesne rozpoznanie, bo możemy wtedy zacząć przede wszystkim próbować zahamować, przeciwdziałać zmianom, które jednak z czasem staną się nieodwracalne. Więc na pewno obraz tych chorób zmienił się na przestrzeni lat, kiedy rozpoznajemy chorobę i tak myślę znacznie, znacznie wcześniej. Będzie pytanie, na ile możemy właśnie tu działać i tutaj współpraca właśnie nasza między, mówię już potem, doktorem a pacjentem jest też kluczowa, bo te pierwsze lata i aktywność choroby decydują też potem o tym, co zobaczymy za chwilę i o jej przebiegu. Bo niestety nie wiemy, jakie jest podłoże powstawania tych jednostek chorobowych i nie możemy jak na razie jeszcze temu zapobiegać. Miejmy nadzieję, że w tym momencie nasza medycyna rozwija się tak dobrze, że już za kilka lat poznamy przyczyny naszych chorób autoimmunologicznych. Są troszkę, mówi się o czynnikach, kiedyś mówiono o zespołach twardzinopodobnych, ale twardzina może być ta układowa również wyindukowana niektórymi czynnikami, na przykład chemicznymi. Też to, co zawsze staram się przekazać młodszym kolegom, zawsze pytam o pracę, charakter pracy, kontakt chociażby ze środowiskiem, w którym może być jakiś element, który powoduje, niestety zwiększa ryzyko rozwoju, czy chociażby też zmian śródmiąższowych płucach, które mogą być z innych powodów, ale również twardziny. Wywiad rodzinny będzie też istotny, choć nie jest tak, że musi to być jednoznaczne, tak samo jeżeli ktoś choruje w rodzinie, że pozostali członkowie czy ktoś najbliższy będzie chorował. Ale jeżeli ja mam pacjenta z objawami niepokojącymi i dowiem się, że ktoś z najbliższych chorował na twardzinę układową, no to wiadomo, że wzrasta natychmiast zresztą nie tylko czujność, ale powinno się jakby sprawę pociągnąć dalej. No to jest jakby oczywiste. Czyli są pewne, można powiedzieć, elementy, które mogą sprzyjać. Kiedyś, chociażby w przemyśle używany szerokopolichlorek winylu był taką jednym z silnych stymulantów, w ogóle włóknienia też. Czy my mamy odpowiedź jednoznaczną? Oczywiście, tak jak można powiedzieć, w wielu chorobach nie, ale mamy już pewne pojęcie. Jakby odwracając, rozpoznanie choroby to też unikanie tych czynników, które mogą dodatkowo pogłębić lub przyspieszyć chorobę. Nie jest takie proste to, a jednak mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości. Mamy też pytania od pacjentów, jeżeli pozwolisz to. Spróbuj. Mamy pytanie, czy widoczne zmiany twardziny układowej mogą się cofnąć? Dzisiejsze leczenie próbuje wpływać na to, właściwie toczy się teraz walka, czy znajdziemy dobrą odpowiedź na leki, ale też musimy jakby przyjąć, co w danym momencie jest naszym celem. Na pewno na początku patrzono przede wszystkim na zmiany skórne, więc było pytanie, czy możemy zmniejszyć tą twardość tej skóry. To takie, przepraszam, że tak uproszczę, takie życie w pancerzu. My mamy też
pytanie, czy my możemy w jakiś sposób mierzyć to, co widzimy. Więc też wprowadzono różnego typu wskaźniki mierzalności, na przykład stwardnienia. Taki chyba najczęściej na razie używany, najstarszy, to jest taka zmodyfikowana skala Rodnana, gdzie my mamy zasady, jak badamy skórę, patrzymy, gdzie, w jakich obszarach jest stwardnienie, liczymy to w punktach. I już te punkty, to jest pytanie, oczywiście matematyka królową nauk, mniej punktów to lepiej w tym wypadku. Chociaż to w wygranej w totolotka byłoby odwrotnie. Za to tutaj patrzymy, czy pacjent ma duże zajęcie skóry, czy nasze leczenie może to cofnąć. Więc czy u każdego i możemy to obiecać na 100%? Oczywiście każdy będzie z nas tutaj ostrożny, powiemy, że nie. Za to leczymy też po to, żeby mieć na to wpływ. Tak samo myślę tutaj o zajęciu narządowym. Są sytuacje, gdzie próbujemy bardzo różnych leków, również w tak zwanym ratunkowym dostępie do terapii. Nie mamy jednoznaczności, bardzo dużo badań w tej chwili zaczyna się też toczyć, jak najlepiej wpływać. No, jest w tej chwili też terapia, którą można powiedzieć, kupiliśmy z programu, czy myśleniu na temat w ogóle włóknienia płuc idiopatycznego, czyli też to leczenie, hamowanie, próba hamowania zmian włóknienia płuc i w ogóle choroby śródmiąższowej płuc. Czyli nie jesteśmy już bezbronni, za to myślę, że to jeszcze następne lata to będzie właśnie gwałtowny rozwój myślenia, szczególnie właśnie o takich chorobach jak twardzina. Są też sytuacje i to też jest metoda leczenia, autologiczne przeszczepy komórek macierzystych szpiku. Czyli zobaczcie Państwo, jaka jest tutaj różnorodność. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia, jaki narząd jest zajęty, jakie narządy, jeżeli to jest kilka. No tu właściwie możemy myśleć o wielu. Czy umiemy dobrze to ocenić? Na pewno, żeby naprawdę kompleksowo ocenić pacjenta z twardziną, nierzadko też potrzeba sporo nakładów, można powiedzieć, i wielodyscyplinarności, ośrodków takich, bym powiedziała, które dysponują możliwościami oceny i układu krążenia, serca, zajęcia serca w twardzinie, zajęcia płuc w twardzinie, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Ale tutaj pierwsze to jest rozmowa z pacjentem i ocena i badanie przedmiotowe bardzo może nam pomóc. Od czego mamy zacząć? Czyli znowu nam się powtarza temat, bądźmy szczerzy ze swoim lekarzem, nie zatajajmy niczego, każda informacja jest istotna. Suchość. Nie mówię, że fascynantką, ale zespołu Sjögrena. Też, prawda? Nie pytamy często o różne obszary, tu też może być. Anestezjolodzy na przykład, my też informujemy innych kolegów, z czym mamy do czynienia, jeżeli jest pacjent, który ma tak zwaną mikrostomię, czyli ma ograniczone otwarcie ust. To też może nagle okazać się, że nie można mu zrobić, ja nie mówię intubacji, tylko do operacji, tylko na przykład endoskopii. Takim narzędziem, jaki akurat jest, dlatego że jest to wyjątkowy pacjent, który ma ograniczone i mu trzeba specjalnie dobrać aparat, szerokość, że tak powiem, narzędzia. I tu też ta informacja wcześniej do innego specjalisty, jeżeli planujemy niektóre badania, jest istotna. Ale też zaczynamy od naszej oceny. To jest może rzadko, ale to powinno się wiedzieć. I żeby nie było, że wszyscy orientują się w momencie, kiedy pacjent już siada gdzieś tam, już przygotowany prawie, że do operacji, gdzie trzeba znieczulenie ogólne zastosować, albo jest sytuacja, że właśnie prosta, endoskopowa gastroskopii na przykład. Czyli ileś takich informacji dodatkowych jest nam bardzo przydatna, plus pacjent, psycholog, ale też myślę, że bardzo ważne, ponieważ tutaj było hasło, że częściej chorują panie, bardzo chcemy też myśleć o naszym wyglądzie, o naszym komforcie i o komforcie pacjentki, tutaj tak mówiąc, no to też musimy zobaczyć wszystkie aspekty, które po prostu zaczynają stanowić problem i dyskomfort. Więc myślę, że tutaj też bardzo czasami poszukanie innych specjalistów, będzie jeszcze dzisiaj o tym mowa, może okazać się miłe, przydatne i poprawić jakość życia pacjenta. Mamy też pytanie od Moniki. Czy twardzina układowa może rzutować na mózg? Każda choroba układowa, choć akurat może twardzina nie jest tutaj sztandarową w tym przypadku, może zajmować układy naczynia. Jak tutaj zajęcie naczyń akurat w twardzinie jakby mechanizm jest nieco inny niż w niektórych chorobach układowych, takie jak toczeń rumieniowaty układowy, czy właśnie zespół Sjögrena, o którym mówiłam. Może nie jest to najczęstsze, ale układ nerwowy w ogóle i centralny układ nerwowy zdarzają się zmiany. Raczej tutaj myślimy zmiany naczyniowe, mogą być też niedokrwienne. To jest stosunkowo rzadko. Powiem zupełnie szczerze, że
chyba gro pacjentów, których w tej chwili widuję z twardziną układową, to jest przede wszystkim jednak myślenie o tym, czy nie ma zajęcia płuc, rzeczywiście. Mogą być też neuropatie. Neuropatie, które są też neuroobwodowymi neuropatiami, one mogą wynikać, tu już tak trochę przeszłam z mózgu i układu nerwowego centralnego też na obwodowy. Neuropatie wynikają też z niedokrwienia nerwów. Mogą być zaburzenia, które pacjent będzie postrzegał jako takie spaczone czucie, zaburzenia czucia. Mogą być też, niedokrwienie powoduje nie tylko to, że mogą się pojawić owrzodzenia, objawy niedokrwienne, ale mogą też różnego rodzaju, można powiedzieć, wrażenia, które wynikają też z zaburzenia funkcjonowania i niedokrwienia nerwów. Więc to jest taki element, takie elementy, nierzadko też pacjent, i my tak prosimy też naszych psychologów, neuropsychologów, ocenę słowo funkcji poznawczych, ale też czasami jest przewlekłe, mówiłam, zmęczenie, może być też, tak dużo się mówiło w COVID-zie o takiej mgle mózgowej. My o mgle mózgowej mówimy od dawna w kontekście wielu chorób, w których jest też taki właśnie element przewlekłości, w których są różne typy bólu. Też może być taki element właśnie zaburzeń pamięci. To są rzeczy, które warto wyłapać i tu nie mówię o wieku pacjenta. To nie jest pacjent 80+, o którym w tym momencie mówię. Tylko pacjent, który nawet nie przyzna nam się i tutaj jest naszą rolą, to już mówię po stronie doktorów, do pytania, co się jeszcze dzieje. Oczywiście pacjent z dużym zajęciem płuc, z dużym stopniem zajęcia płuc, z niedotlenieniem, to też będzie pacjent, u którego pojawią się różnego rodzaju objawy pochodzące, można powiedzieć, z centralnego układu nerwowego, związane po prostu z niedotlenieniem. Więc też to warto jakby o tym pamiętać. To na szczęście tych pacjentów to są, może nie są pacjenci bardzo często przez nas widziani, ale jednak tak myślę, że często też pulmonolodzy, wtedy ich rola jest tutaj bardzo duża, pomocy nam. To też mogą być pacjenci na już przewlekłej domowej tlenoterapii. No i już z dużym też zaawansowaniem zmian płucnych, które skutkuje z kolei na to, co się dzieje w sercu, choćby nadciśnienie płucne. Czyli jak widzicie Państwo, człowiek jest naczyniem połączonym. Nie da się tego rozdzielić, tylko jakby tak nieprzygnębiająco w dzień twardziny spójrzmy na to inaczej, że jeżeli wcześniej się wyłapie, czasami zacznie się, nigdy nie zlekceważa objawu Raynauda, od razu powiem, to powinno być sprawdzone, czy to jest taki objaw, który towarzyszy po prostu takiej, można powiedzieć, nadreaktywności naszej grze naczyniowej, nie jest związany z chorobą, nie da odchyleń w badaniu, które w tej chwili jest bardzo, myślę, badaniem, częstym i chyba też coraz bardziej dostępnym. Państwo myślę wiecie o badaniu kapilaroskopowym, kiedy bardzo prosto tym testem możemy spróbować zobaczyć, czy już jest jakaś nieprawidłowość i nie ma tutaj, jeszcze raz podkreślam, znaczenia wiek pacjenta, powinien trafić na konsultację, żeby zobaczyć, czy mamy do czynienia z problemem, czy nie. Ja myślę, że żeby zakończyć pozytywnym akcentem, ja w ogóle strasznie Ci dziękuję, że przyjąłeś za zaproszenie i mam nadzieję, że co roku będziemy się spotykać z okazji Światowego Dnia Twardziny. Mamy z Marią dla Was jeszcze, kochani, niespodziankę. Zostańcie z nami, nastąpi dosłownie chwilowa przerwa, bo zaprosimy do nas kolejnych gości. Będzie to pacjentka i specjalistka, która będzie pokazywała sztuczki dla pań. Zostańcie z nami. Panowie też mogą zostać, proponuję, może się przyda.
Kochani, witamy Was po tej krótkiej przerwie. Mała zmiana sceny, mamy kolejnych przesympatycznych gości. To jest właśnie niespodzianka dla Was. Dzień dobry. Mamy tutaj panią Katarzynę Duszyńską, która jest specjalistką od makijażu. Pokażę Państwu techniki i magiczne sztuczki, jak dla mnie to jest po prostu rzeczywiście czarna magia. Naszym kolejnym gościem, naszą modelką jest Magdalena Ciupera. Też jest tutaj z nami swoim sercem jako nasza pacjentka. Tak, zgadza się. A ja tak naprawdę choruję na mieszaną chorobę tkanki łącznej, ale w tej dziedzinie, tak jak nazwa wskazuje, tam mieszają się różne zapalne choroby tkanki łącznej, między innymi twardzina. No i właśnie dzisiaj będę się uczyć, jak pielęgnować swoją cerę z tą chorobą. Magda, a jak na co dzień, jak używasz makijażu, to z czym uważasz dla ciebie, co jest największym problemem, jeżeli chodzi o skórę, czy coś inaczej? Twardzina to twarda skóra i przez co mam wrażenie takiej suchości na skórze. Mam sporo przebarwień, więc liczę na to, że coś też z tym da się zrobić. No i coś, co jest takiego charakterystycznego, to jest właśnie zanik czerwieni wargowej, z czym ja również się borykam. No i przebarwienia pajączki tak zwane, czyli popękane naczynka, to jest to już z wiekiem, kochana, to już z również, wiekiem. Również. Spokojnie. Tak. Powiedz, jak powinniśmy zacząć, jeżeli na przykład mamy taką sytuację, właśnie mamy tą suchą skórę, no wiadomo, że chcemy ją jak najbardziej nawilżyć, zrobić jakiś ten podkład pod ten makijaż, bo załóżmy idziemy, nie wiem, wychodzimy na miasto, moje panie, na przykład. No więc tak, po pierwsze nawilżenie to jest podstawa w każdym makijażu, przy każdej cerze, nieważne właśnie czy jest sucha, czy jest przetłuszczająca się. Także początek to jest nawilżenie, można również dodać wszelakie hydrolaty, które również zmiękczają ten naskórek. I kiedy zaczniemy sobie od takiego hydrolatu i spryskamy tą buzię, kiedy ona jest jeszcze lekko wilgotna i wtedy nakładamy krem, wszystkie te składniki nawilżające, odżywcze lepiej się również wchłoną w tą naszą skórę. I także takie ja się teraz zapytam, co to jest hydrolat? Hydrolat to są, są różne hydrolaty, bardzo różne. Są takie, które koją skórę, są takie, które trochę ściągają ten naskórek, jak ktoś ma na przykład bardziej tłustą. Hydrolat to jest zazwyczaj wyciąg z jakichś roślin, owoców, zazwyczaj roślin. Taki nawilżak. Tak, po prostu woda i na przykład wyciąg z róży, tak, z płatków róży. Więc taki hydrolat na przykład różany i później na to może być dodatkowo, znaczy musi być krem. No i oczywiście konieczna rzecz, czyli filtr, najlepiej 50, żeby tą skórę chronić. Także te rzeczy to jest jakby podstawa tych kroków, więc ja już sobie tutaj zacznę. Tak, nieodzowne. Tutaj akurat nie jest to czysty hydrolat, jest to taka mgiełka nawilżająca, bo można używać też takich rzeczy. I tak troszeczkę w moją stronę buzia, zamykamy oczy, bo będę psikać. Czyli zaczynamy magię, moje drogie panie. No i tak, możemy nałożyć i krem, i filtr, ale tak naprawdę możemy nałożyć od razu filtr, jeżeli to jest już na przykład nawilżający, więc ja sobie właśnie tak zrobię. Tutaj może sobie na czymś to wyleję. O. To jest taki właśnie bardzo bogaty filtr. Pamiętajmy, żeby te filtry, jeżeli chcemy nałożyć później makijaż właśnie, żeby to nie były takie bardzo, bardzo tłuste na przykład, bo wtedy po prostu ten makijaż nam będzie łatwiej spływał i już nie będzie taki trwały. Filtr oczywiście nakładamy również na szyję i dekolt. Można także zwracać uwagę na to, jak się zachowują te filtry na skórze, czy na przykład są takie matujące, ale to w przypadku właśnie cery mieszanej. A jeżeli tutaj mamy problem właśnie z tym, że ta skóra się wysusza, no to wybierajmy te, które mocno nawilżają, które nabłyszczają. Tak jak tutaj właśnie już widzimy, że ta skóra jest w takim lekkim połysku. Więc to są takie jakby najważniejsze te pierwsze kroki w makijażu.
Co do tych pajączków, o których tutaj jeszcze tak, mówiłyście. Ja myślę, że te pajączki to są utrapieniem wielu kobiet, bo one się pojawiają wszędzie, one są na twarzy, często się mogą też pojawić na nogach. Zgadza się. Więc one są dosyć takie upierdliwe. Już są specjalne też jakieś magiczne kremy, które są na popękane naczynka. Jednakże powiem szczerze, że próbowałam je stosować i nie zadziałały. No tutaj, jeżeli chodzi o makijaż, możemy się na przykład właśnie ratować. I jeżeli chodzi o zaczerwienienia wszelakie, to możemy stosować bazę zieloną, możemy stosować korektory, które są zielonkawe. Mm-hmm. To są już takie produkty, które nam będą neutralizować właśnie kolorystycznie. One nie są na to, żeby nam pomóc na stałe z pajączkami, ale na pewno nam pomogą w tym, żeby ich nie było tak widać. Więc to jest pierwsza rzecz. Dobra, tu mamy już buzię nawilżoną. Dodam jeszcze tylko jedną ciekawostkę, że po filtrze powinniśmy tak naprawdę odczekać trochę, zanim nałożymy make-up. Tu ze względu na tu mamy mało czasu, ograniczony więc czas. Nie możemy tego zrobić. Tak, czyli nie tak, będziemy czekamy czekać. Chwilę, żeby... Tak, idziemy na kawę rano. Tak, żeby się wszystko wchłonęło, odpowiednio nawilżyło naszą skórę. Dokładnie. I ja teraz wezmę podkład. Jest to, wybiorę taki podkład, który trochę kryje. Nie tak mało, właśnie po to, żeby przykryć nam troszeczkę tych naczynek, troszeczkę tych czyli przebarwień. Czyli matowy podkład wtedy najlepiej wziąć, tak? Czy... Niekoniecznie, nie. Niekoniecznie. Czyli kto co lubi. Kto co lubi, ale okay. Teraz mamy taką modę na to rozświetlenie, którą ja absolutnie kocham, więc jak najbardziej polecam właśnie takie rozświetlające rzeczy. I właśnie teraz wezmę sobie bazę zieloną. Ona ma taki delikatnie zielony koloryt, ale bardzo często polecam nie używać bazy tylko jako baza, czyli najpierw nakładamy tą bazę zieloną, a później podkład, mm-hmm. ale wręcz mieszać ją z podkładem. I to jest wtedy najfajniejsze rozwiązanie. Podkład nie zrobi nam się zielony, nie musimy się o to martwić, okay. ale delikatnie będzie już neutralizował zaczerwienienia. Tak. Ja będę mogła z bliska zobaczyć różnicę. Najpierw sobie nakładam, no wiadomo, nie musimy czegoś takiego, takiej płytki mieć w domu, wystarczy sobie to nałożyć na rękę. No i teraz czym ten podkład rozprowadzamy? Ja bardzo rekomenduję gąbeczki i jest to bardzo taka też forma łatwa w trzymaniu, w aplikowaniu, więc to jest taka forma, która nam tutaj bardzo, bardzo ułatwi. Oczywiście są też różnego rodzaju pędzelki, ale myślę, że to jest taki... Taka rzecz, która nam się tutaj świetnie sprawdzi. Poza tym gąbeczki zdwajają trochę krycie. Mhm. Jak rozsmarowujemy pędzlem, to troszeczkę ten podkład tak smużymy po twarzy, tak? A gąbeczka jednak tutaj nam doklepujemy to jakby do twarzy. I troszeczkę w moją stronę na chwileczkę. Zobaczymy sobie. Super, dobra. Dobra, jeszcze trochę. Ale jeżeli lubimy palcem, możemy to zrobić palcem. Zgadza się. I to nie jest tak, że poza tym, że się nie da, tak. Większość jednak podkładów można spokojnie również nakładać palcami. Ja zawsze rekomenduję tą gąbeczkę właśnie ze względu na te ułatwienie nam tego krycia, stopnia krycia po prostu. Wybieram też bardzo często podkłady w kolorze lekko żółtawym. Ja nie mówię, że to jest taka intensywna żółć, pomarańcz, ale lekka żółć w podkładzie powoduje również neutralizację zaczerwienia, więc to jest bardzo również ważne. A wszelakie podkłady z różowymi tonami mogą jeszcze bardziej trochę to spotęgować. Także na to też warto zwracać uwagę. Dobry tip, dziękujemy. Dobra, już mamy trochę wyrównany koloryt skóry. Ładnie, jest różnica. A jest wciąż naturalnie na tej tak. skórze. Nie mamy tutaj tapety, mimo że jest to podkład taki dosyć kryjący. Troszkę sobie malujemy uszy. Nie mówię, że zawsze musimy to robić i jeżeli mamy rozpuszczone włosy, też nie, ale jeżeli mamy króciutkie włosy albo spięte, tak jak ja, no to te uszka zawsze prawie lubię musnąć, nawet w takim makijażu codziennym, bo one są często lekko czerwone. Także wyrównujemy całość tutaj. Super, omijamy okolice oka. Na to nałożymy coś innego.
Dobra. Super, ja sobie tak tylko zajrzę, czy wszystko jest fajnie, no i pięknie. Dobra, przejdziemy sobie teraz do korektora, czyli kolejny ważny kosmetyk, który fajnie nam tutaj pomoże, bo jeżeli mamy jakieś przebarwienia lub naczynka, które są silniejsze, na przykład są bardzo czerwone, czasami wręcz bordowe, warto jeszcze się posiłkować wtedy korektorem. Korektory mają zdecydowanie większe krycie. Także tutaj wybiorę sobie jakiś. Poza tym korektor to też jest super ratunek na zmęczone oczy. Wcześniej zresztą rozmawiałyśmy na temat tych śliniców pod oczami. Tak. Myślałam, że tak nie jest zbyt prosto je zakryć, ale tak jak ja lubię śliniące, bo to dla mnie one są naturalne. Rzeczywiście niewiele kobiet może pomyśleć, że chce je ukrywać. Znam też osoby, które zabiegi kosmetyczne stosowały specjalnie, bo gdzieś tam się jakiś tłuszcz pobiera z brzucha i się pod tą cienką skórkę wpuszcza, ale to czas gojenia się jest długi bardzo i efekty mogą być różne. No a poza tym myślę, że mamy już naprawdę tyle kosmetyków, tyle sposobów. Możemy sobie tą skórę na przykład masować delikatnie, żeby obrzęki zmniejszyć. Możemy sobie nakładać, są te plasterki przecież, które oczywiście nie zniwelują w 100% tych sińców czy tam opuchnięcia, ale jednak w jakimś stopniu zmniejszają. No i wysypianie się. Tak, wysypianie się to jest podstawa. W wielkim mieście nie jest to takie proste. Tak, mamy wszyscy sąsiadów za ścianą i hałasy za oknem. Bywa różnie. Dobra, i już mamy fajnie też, jeżeli chodzi o skórę pod oczami. Bardzo fajnie to zaczyna wyglądać. Tak, no bo sam podkład, ja zawsze to podkreślam, sam podkład spłaszcza nam twarz. I uważam, że sam podkład to nie jest odpowiednie rozwiązanie. Jakbym miała wybrać dwa kosmetyki, to bym nie wybrała podkładu z rana, bo uważam, że jeżeli nałożymy podkład i nie dołożymy do tego na przykład różu, czy bronzera, czy korektora, nie mówię, że trzeba wszystko naraz, to nasza twarz jest płaska, bo nagle traci cały koloryt z siebie, nie ma żadnych zaczerwienień i to tak naprawdę nie wygląda wcale tak super dobrze. Więc uważam, czyli że wygląda bardziej jak maska. Tak. Okay. A tego myślę, że chcemy wszyscy uniknąć. Tutaj na przykład delikatnie nam się jeszcze przebija czerwień na czole, więc dołożę troszeczkę korektora. Super. No dobra, to teraz przejdziemy do kolejnego kroku, który też chcę pokazać w takiej formie właśnie ułatwiającej ten makijaż i właśnie chodzi o konturowanie twarzy. Jest to często dla wielu osób czarna magia, jak mówię o konturowaniu na mokro i wiele osób mówi, o nie, 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 że tylko te sypkie, w sensie te suche w kamieniu, ale konturowanie na mokro daje taką kontrolę troszeczkę nad tym. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, można sobie to poprawić. Poza tym to jest kolejny krok, gdzie możemy pracować właśnie tą gąbeczką. Więc trzymanie tej gąbeczki też jest dużo często łatwiejsze niż na przykład długiego pędzla. No tak, jest wygodniejsza dla dłoni, które na przykład mogą być obolałe. Dokładnie. Załóżmy, tak, że pędzel mamy cienki, a to ta gąbka jest przyjemna i ma takie większe pole do uchwytu. Dokładnie. Pamiętajmy, że gąbka musi być maksymalnie zwilżona. Ale to też jest takie trochę ćwiczenie rehabilitacyjne. Trochę dla chyba rąk. Tak, w sumie właściwie to tak. Ja myślę, że to też dwa w jednym możemy wykorzystać. No właśnie. Super. Też potwierdzam, że jest to bardzo przyjemne. O, no właśnie. Tak, często jak właśnie maluję gąbeczkami, to słyszę, że on taki masaż trochę. To prawda. Dobra, więc tutaj konturowanie też nam tak naprawdę na mokro powoduje, że ta twarz wygląda na nawilżoną i zdrową. Przy skórze, która się szybko przesusza i widać właśnie na niej takie oznaki właśnie suchości, czy na przykład nam się trochę łuszczy, są czasami jakieś placuszki takie suche, tak to wtedy konturowanie na mokro też jest jakby, to jest kolejny jego atut. Że trzyma nam tę skórę, która łuszczącą, żeby nie była widać. Tak, a na przykład sypki, taki suchy bronzer może podkreślić suchą skórkę na przykład. Super, to by się przydało jeszcze drugą stronę pomalować.
Ja nie wiem, czy w ogóle nasi widzowie mają jakieś pytania, to zachęcam. Jeżeli będzie chwila, to albo w międzyczasie, myślę, że możesz malować Magdę i odpowiadać. I jest tak, że tutaj mamy taką informację, w wyniku twardziny, a tak, bo jest to wygładzenie skóry. No i mówi się, że twarz zaczyna przypominać maskę, ale to tak jak powiedziałaś, czy można to ukryć pod makijażem? No przede wszystkim unikamy tego podkładu samego, tak? Tak, tak. Konturowanie jest wielkim atutem tak naprawdę. Właśnie to konturowanie bronzerem, korektorem. Sam korektor pod oczami czy na środku czoła to już jest takie wstępne konturowanie. Czyli zabieramy tą właśnie taką płaskość twarzy, tylko nadajemy jej... No, czyli ten kontur robisz przy kościach policzkowych. No, to nie jest takie łatwe do opisania. Generalnie zależy od twarzy. Zależy od twarzy, ale generalnie mogę podpowiedzieć, że zazwyczaj jest to od szczytu ucha do kącika ust. Możemy sobie przyłożyć na przykład paluszek, jak mamy z tym problem, i to jest mniej więcej to miejsce. No. Tak jak różem, mniej więcej. No, mniej więcej. Plus minus. No, plus minus, tak. Więc to jest mniej więcej właśnie to miejsce. No i zobaczmy, już ta twarz nie jest właśnie płaska, tylko ma ten trójwymiar. Pamiętajmy, że właśnie wszystko, co ciemne, powoduje wgłębienie, wszystko, co jasne, powoduje uwypuklenie. No też wiem, że wiele pań stosuje peelingi, ale one również mogą podrażniać skórę. Tak. Czy coś zamiast peelingu byłoby bardziej wskazane, żeby pozbyć się tego suchego naskórka, które nam zostaje? Jak najbardziej, jakby właśnie mam takie zdanie, że kiedy stosujemy peelingi, możemy tak naprawdę tą skórę jeszcze bardziej właśnie podrażnić. Bo to się jak trze. Tak. Nawet jeżeli to są delikatne peelingi, super. Nawet jeżeli to są delikatne peelingi, to one mogą to spowodować, że tak naprawdę podrażnienie nam jeszcze większe wyskoczy. Ja absolutnie jestem za olejkami wszelakimi, które na przykład delikatnie mogą złuszczać naskórek. Niektóre oleje mają właśnie takie zastosowanie, chociażby olej z czarnuszki, który można nakładać na przykład wieczorem, i on delikatnie złuszcza ten naskórek, wyrównuje koloryt cery. Także zamiast na przykład peelingu właśnie olejki. Bardzo dobra rada. Tak, plus jeżeli ktoś nie lubi, bo już słyszałam czasami komentarze, że olejek na wieczór, że nie jest lubiany, że tam... Że w pościeli zostaje, na poduszce i tak dalej. Jest taki sposób, żeby na przykład olejek taki z czarnuszki zmieszać sobie z aloesem, z żelem aloesowym takim czystym, i wtedy wychodzi nam taki żel, który jest lekko tłusty. I to się dużo lepiej trzyma na tej buzi. Aloes dodatkowo koi, więc tak naprawdę mamy samo dobro na tej skórze. I rano zbywamy buzię i jesteśmy po prostu piękne, gładkie. Tak, ja gwarantuję, że zobaczymy różnicę. Dobra, teraz przejdziemy do pudru. Dodam trochę tego pudru, bo nam się już mocno świeci. Tutaj mamy też dosyć ciepło. Znaczy tutaj też mamy bardzo ciepło. Tak. Niestety nie możemy mieć klimatyzacji ze względu na wydawane dźwięki, żeby Państwa nie męczyć. Dlatego też poświęcamy się trochę, żeby nikt nie miał później przesytu hałasu. Jeżeli chodzi o puder, również polecam wybierać te, które będą delikatnie nawilżały. Są takie pudry, które mają składniki nawilżające, więc warto sobie te składy przewertować, trochę ich poczytać. I uwaga, ja lubię nakładać puder gąbeczką, co jest często wielkim zdziwieniem, ale naprawdę działa. Czy używasz tej samej gąbeczki później? Dokładnie, tak. Ja tutaj używam sobie dwóch, tak ze względu na to, żeby było ładnie, estetycznie, ale może to być oczywiście ta sama gąbeczka. Można zwrócić uwagę na to, gdzie pudruję, bo ja nie pudruję tak naprawdę całej twarzy, nie omiatam tej buzi całej, tylko pudruję te najważniejsze punkty, które nam się bardzo szybko na przykład wyświecają, tak jak środek czoła, tak jak nosek, broda. Możemy również nałożyć wokół nosa, bo tu się często też świecimy. Taki puder też potrafi pięknie wygładzić strukturę skóry. I patrzymy sobie w górę. Oczka do sufitu. O, super. I pod okiem troszeczkę, żeby nam się ten korektor utrzymał. Puder też możemy nakładać obficie i tam, gdzie na przykład mamy jakieś właśnie niedoskonałości, więcej jest tych zaczerwienień, bo wtedy utrwalimy to w tym miejscu. I super. Ja sobie zobaczę tak na chwilę, na wprost, co ja tu robię, bo to jest tak, że ja tu z jednej strony to, żeby nie było jedna strona w jedną stronę, druga w drugą. Dobra, i już. No i tak, też musisz to robić szybko, bo rzeczywiście
nie mamy tyle czasu, ile zazwyczaj tak makijaż by zajął, tak taki profesjonalny. No jeszcze jednej rzeczy tylko chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o zaczerwienienie. Jeżeli mamy zaczerwienienie na skórze, jeżeli skóra jest taka skłonna właśnie do takich różowości, mamy te naczynka, wybieramy róże w kolorach brzoskwiniowych, koralowych. Nie wybieramy raczej róży takich hiperróżowych, bardzo chłodnych, bo zazwyczaj właśnie nam się to może gdzieś tam spotęgować, jeżeli w ciągu dnia troszeczkę nam to, ten podkład zejdzie, bo no nie ukrywajmy, być może zejdzie troszeczkę. Ja jestem absolutnie zwolenniczką, zamiast robienia tapety na cały dzień, która ma się utrzymać, nie wiem, 20 godzin, to uważam, że jest dużo fajniej zrobić naturalny makijaż. I go sobie poprawić w ciągu dnia. Ewentualnie zrobić poprawki, tak. Dobra. Jeśli tylko mamy na to ochotę. Może być tak, że nie mamy ochoty na makijaż. Tak. I jeżeli mamy ochotę na różowy róż i nie przeszkadza nam to, to absolutnie nie jest to zabronione. Zgadza się. Ja, jak mając bardzo silny trądzik kiedyś, robiłam mnóstwo rzeczy, których niby się nie powinno robić, bo miałam na nie po prostu ochotę w makijażu. Tak, trądzik to my wszyscy chyba przechodzimy, w jakim wieku jest okrutny i zarówno dla jednej i drugiej płci. No i jak tam? Super, ja sobie tutaj tak czasami wstanę, żeby... Jak tam, równa jest z twojej strony? Z mojej strony jest równa. Tak, ja tutaj tak pilnuję, kontroluję, żeby wyszło mniej więcej kolorystycznie podobnie. Tak, tak. No dobra, to teraz sobie jeszcze przejdziemy do makijażu oka, takiego szybkiego. Naprawdę szybki, bo... Chcę też, jakby nie tylko chodzi o to, że my nie mamy tak strasznie dużo czasu, ale o to, że wiem, że rano nie ma dużo czasu. Rano nie ma dużo czasu. No właśnie. Ja wolę pospać sobie 10 minut dłużej, niż zrobić makijaż. Absolutnie się nie dziwię. No właśnie, to co użyłam, to jest cień. Cień w kremie. Wygląda jak błyszczyk. I jest tych cieni tak naprawdę w tym momencie mnóstwo na rynku. I to jest też kolejna pomoc taka, też do tego, żeby ten makijaż zrobić łatwiej. Że tak naprawdę możemy go zrobić palcami. Nie potrzebujemy znowu tego długiego pędzla, tylko możemy sobie delikatnie... O, to jest taki kremik. Wybieramy, jak fluid wygląda. Trochę jak fluid, tak. Wybieramy sobie kolor, czy to ma być właśnie taki chłodny brąz, czy to ma być właśnie różowy, czy jaki. I zamykamy oczka. Nakładamy sobie ten kolor na powieki. A jeszcze się ciebie zapytam, jeżeli są widoczne na przykład u naszych pacjentek jakieś zgrubienia na skórze i to nie daj Boże na twarzy nam się pokaże, czy my tym korektorem też możemy to jakoś zatuszować, czy coś, w jaki sposób to zakryć? Jasne, już odpowiadam. Ja bym zakryła to, próbowałabym to zakryć konturowaniem, takim produktem. Konturowaniem. Tak, produktem takim brązującym właśnie, jak ten bronzer pokazywałam. Czy właśnie takim już wtedy na sucho można? Na przykład w takim kolorze nie za ciepłym, bo ja to nakładałam bardzo ciepły, w takim troszkę chłodniejszym brązie, bo to nam tak naprawdę trochę ukryje i uda wklęsłość, więc to może nam pomóc. Super, czyli wtedy ukryjemy tą część właśnie tym korektorem, żeby jej nie było widać. Oczywiście ja to tak opowiadam, ale żeby... To trochę może brzmieć jakby jak czarna magia, ale to naprawdę fantastycznie działa. I oczywiście, jeżeli chodzi o te bronzery, to muszą być takie niuanse. To jest tylko troszeczkę nakładamy tego, nie jakieś ilości ogromne. Dobra, i już mamy pomalowane lekko oczko, podkreślone delikatnie. I na to na przykład możemy jeszcze dać jakiś połysk, żeby je otworzyć. Więc takie... To wszystko wpłynie dla ułatwienia, rzeczywiście jest łatwiej wtedy nawet tym palcem niż trzymać pędzle. Tak, zazwyczaj pędzle do makijażu są dosyć długie. Nawet takie są cienie w takim słoiczku, gdzie możemy sobie po prostu paluszkiem wybrać i nałożyć na powiekę. Dobra, i trochę rozświetlenia i już przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy. Dobra, i mamy delikatny już taki makijaż rozświetlający. Promieniejesz, Magda. Naprawdę już zaczynasz tutaj wyglądać jak gwiazda filmowa. Słońca nie potrzebujemy. Słońca nie potrzebujemy, tak. Słońce nam wyszło tutaj w naszym okiennym studio. Dobra. Teraz wytuszujemy rzęsy. I tak naprawdę rzęsy czasem wystarczy tylko górę wytuszować. Zdecydowanie uważam, że w takim makijażu dziennym wystarczy. Absolutnie wystarczy. Wtedy jest łatwiej się podrapać pod okiem.
Też racja. O tym nie pomyślałam. No i też jeżeli mamy taki makijaż właśnie rozświetlony, tak jak tutaj działamy, to łatwiej o to, żeby troszeczkę nam się na przykład ten tusz na dolnej powiece rozmazał, więc myślę, że tym bardziej możemy tego uniknąć. No ja tak wytuszowałam bardzo delikatnie, żeby właśnie to było takie do makijażu dziennego. Super. No i co, chyba przyjdziemy do tego tematu ust zaraz, prawda? Ja myślę, że to jest jeden z ważniejszych tematów dla nas, dlatego że no, borykamy się z, z tym problemem dosyć często. I nie ukrywajmy, to jest dla kobiet bardzo przykre, nie tylko dla kobiet, dla mężczyzn również. Więc wydaje mi się, że jeżeli mężczyźni chcieliby znaleźć kosmetyk, który nie byłby aż tak bardzo widoczny, żeby zrobić ten kontur, to chyba też da się tak kolorystycznie to zrobić. No pewnie. Ja mam taki trik też na powiększenie właśnie tak delikatnie ust naturalnie. Wzięłam sobie właśnie ten bronzer, o którym mówiłam, ale teraz już właśnie suchy, czyli tak zwany w kamieniu. I nakładam sobie ten bronzer bardzo delikatnie pędzelkiem, można również paluszkiem. Ja to dla ułatwienia i zrobię to pędzelkiem. Nakładamy go super subtelnie na krawędzie ust. Wtedy już nam się robi tak naprawdę tutaj i tutaj delikatny cień. Tak, czyli mamy niby już wypukłość sobie delikatną robimy. Czyli tak naprawdę ten bronzer to jest do wszystkiego. Tak naprawdę to można go nałożyć palcem na oko i też mamy makijaż. Więc tak naprawdę bronzer moim zdaniem to jest w ogóle kosmetyk uniwersalny i dobrze mieć go w kosmetyczce. Dobra. I konturówka. Bo co jest ważne w tych ustach tak naprawdę? Też często czerwień wargowa, więc tak. Konturówką jest dosyć ważne. Tak naprawdę samą szminką nie uzyskamy takiego efektu, jaki możemy uzyskać konturówką. To po pierwsze. Po drugie, konturówki są często bardziej suche i są to trwalsze kosmetyki niż często szminka. Więc jest dużo też łatwiej, jak już mamy ten obrys zrobiony, wypełnić po prostu go pomadką. Albo też konturówką w sumie można wypełnić. Oczywiście, tak. Ja bardzo często wypełniam właśnie usta z samą konturówką, już bez szminki. Jeśli mamy pytanie też od Ani, ale chyba oddzielamy już w tej chwili. Też jest zainteresowana właśnie tematem powiększenia ust. Czyli Aniu, zaczynamy od bronzerem, robimy naokoło ust, tak, że wtedy wygląda ten cień, jakbyśmy mieli powiększone usta. Tak, delikatnie tak. I teraz konturówka na dole, taka literka, delikatna literka U, ja to nazywam. To jest pierwszy punkt, a drugi to taka literka M na górze. Więc może być na odwrót oczywiście, ale generalnie chodzi o to, że jak zaczniemy już te dwa elementy, to później nam będzie łatwiej. Co się nam jeszcze przyda na koniec oprócz pomadki, to również rozświetlacz, którym bardzo często nakładam właśnie nad ustami i to też nam optycznie zwiększa. Tak, ale to już będzie na samym końcu. Także te usta to... Zresztą teraz jest super trend na obrysowanie ust. Wracają lata 90. Zdecydowanie tak. Zauważyłam, że tak i ubrania i styl, jeśli chodzi o makijaż i fryzury. Absolutnie. Także tych konturówek teraz mamy na rynku masę, więc nie będzie, myślę, też trudno. I zamykamy teraz ze znalezieniem po prostu fajnych konturówek. Wszystkie te, które będą miały w nazwie na przykład long lasting, to będą też konturówki długotrwałe. Także możemy wybierać na przykład pod takim kątem też. No i mamy ten obrys. To jest jakby drugi etap. Jeżeli nie lubimy mocno wyrysowanych ust i źle się z tym czujemy, możemy w tym momencie na przykład patyczkiem delikatnie sobie to rozmyć. Bo to jest tak, że z jednej strony chcemy, a z drugiej strony na przykład czasami wcale nie lubimy takich bardzo mocno wyrysowanych. Tak, na przykład chcemy sobie powiększyć też optycznie, żeby one były większe, tak? Tak, to jeszcze to tym bardziej czasami takie rozmycie nam powiększa, no tak. Bo możemy wyjeżdżać tym rozmyciem troszeczkę niżej. Dobra. I pokażmy się na wprost. Super, okej. Minimalnie gdzieś tam dodam.
Ja tak zamilkłam, bo przyglądam się z ciekawością właśnie tej technice makijażu, jak to się robi i rzeczywiście nie jest to aż tyle pracy, jakby się wydawało, a no efekt jest naprawdę bardzo fajny. Tak naprawdę, gdybym nie gadała, to by było jeszcze szybciej to wszystko. No dobra, no to teraz wybierzemy sobie jakąś pomadkę. Ja myślę, że właśnie wypełnię pomadką, żeby coś ciekawego się zadziało tutaj. Bardzo powiększają się usta też, kiedy robimy taki efekt, można powiedzieć, ombre, czyli kiedy zrobimy sobie tutaj z zewnątrz ciemniejsze kolory, a na środku jaśniejsze, więc tak też możemy zadziałać. I może ja pokażę troszeczkę, o co chodzi, biorąc ciut ciemniejszą konturówkę i ten kontur delikatnie sobie tutaj z zewnątrz przyciemnię. I tak naprawdę nie zależy, jaka marka, każda kobieta dla siebie ma dostosowane kosmetyki, których używa, więc wydaje mi się, że... Ja myślę, że jak najbardziej, tak naprawdę w każdej teraz można znaleźć fajne kosmetyki. Dobra, no i przechodzimy do malowania ust. Ja sobie troszeczkę nabiorę pomadką. Nabiorę sobie... Jak zwykle moja ręka jest we wszystkich kolorach możliwych. A la Picasso. Tak, tak. Artystka. Jeżeli mamy usta też na przykład bardzo wysuszone. Bardzo często one są wysuszone, no zgadza się. No to super sprawą są też peelingi do ust. Jest ich również coraz więcej na rynku, ale peeling do ust możemy sobie spokojnie zrobić sami w domu. I nie potrzebujemy wcale zawsze go kupować. Oczywiście to jest zależne od po prostu naszej wygody, czy chcemy, czy nie, więc to jakby sami decydujemy o tym. Ale peeling na przykład z drobnego cukru, z olejkiem kokosowym, to jakby już jest świetna sprawa. I sobie te usta delikatnie, kolistymi ruchami peelingujemy, zostawiamy to na chwilkę. Jeżeli będziecie, kochani, chcieli powtórzyć sobie to spotkanie, żeby obejrzeć jeszcze raz, będzie ono dostępne w naszych mediach społecznościowych, na stronie Stowarzyszenia Trzymajmy Się Razem. Będzie również nagranie dostępne na naszym kanale YouTube. Myślę, że tutaj na stronie Płuca Polski też będzie możliwość, żeby obejrzeć jeszcze raz to spotkanie. My pomalutku zbliżamy się do końca. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję też doktor Maślińskiej, która była tutaj z nami. Kasiu, cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie i pokazałaś nam, jak można wyglądać ładnie przy tych węższych naszych ustach. Zresztą ja myślę, że to zdarza się, że no niekoniecznie choroba do tego prowadzi. Absolutnie. Czasami są osoby, które te usta by chciały sobie powiększyć. Magda, a czy ty się czujesz lepiej? Wiem, że nie możesz się zobaczyć. Nie mam lustra, żebym pokazała. Ale czuję się zadbana, zdecydowanie. Czuję się zadbana, bo to dużo i daje. Mam jeszcze jeden wniosek, bo tak. Skóra twardzinowa bardzo często jest błyszcząca, a okazuje się, że jest to trend w dzisiejszym makijażu, więc nie jest nawet tak źle. Zdecydowanie. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem specjalistka, makijażystka pani Katarzyna Duszyńska i Magdalena Ciupera, która również wspiera Stowarzyszenie Trzymajmy Się Razem. Dziękujemy uprzejmie.